ręce i przez działalność pedagogiczną mojego gościa Ryszarda Karczykowskiego. No może to może nie tak bardzo, jesteś bardzo miły i tak dalej, ale jest sporo oczywiście solistów śpiewających w tej chwili w kraju i za granicą, z którymi mieliśmy kontakty najpierw na uczelni, a potem jeszcze właśnie na kilkunastu kursach i to bardzo cieszy, że dobrze śpiewają i jeszcze wracają. Na przykład jeden z tych właśnie teraz przyjechał ponownie, jest to pan Pinderek Aleksander, który śpiewa we Wiedniu, jest solistą opery wiedeńskiej i no i co najmniej co drugi albo nawet co rok przyjeżdża, jeśli tylko może, obowiązkiem pozwalają, żeby ten głos sprawdzić. A ja wczoraj znalazłem nagranie twoich zajęć sprzed 20 lat z Rafałem Siwkiem. A tak, oczywiście był. Tak, a jakże? Edyta Piasecka, pani Olej, pan Tomasz Kuk, prawda, pan Kif, jakby Alicja Węgorzewska, no proszę bardzo, bardzo dużo. Jeszcze innych trudno mi nawet wymieniać, bo naprawdę bardzo dużo takich wspaniałych solistów było. Ale teraz chodzi mi o młodzież. I dwunastu oczywiście różne przereprezentowali jakiś poziom też. Niektórzy już są ze mną, że tak powiem, 4 lata. I ten progres no, jakby postępuje, bardzo ładnie idzie i teraz tylko by trzeba było ich przedstawić albo no, dać im możliwość, żeby zaistnieli na scenach. Wiem, że w Polsce jest to bardzo trudne, dlatego że no, tak słabiutko to wszystko działa. Są teatry, te wszystkie ansamble, które są już jakby zarezerwowane. Większe teatry korzystają też już tylko z umów gościnnych. Czyli co im pozostało? No pozostało no, powłóczyć się po świecie. Szukać wyjechać szczęścia do, na świecie. Tak, wyjechać do studiów operowych. Zresztą jak widzicie, prawie większość, może oprócz pana Rucińskiego, który tutaj już zaczynał swoją wspaniałą karierę i doskonale śpiewał, ale większość z nich to musiała wyjechać właśnie za granicę, żeby to same nazwisko zrobić, żeby im ułatwić, bo tam doceniają, a u nas nikogo to specjalnie nie interesuje. O to chodzi, że każdy tylko swoje podyryguje, każdy swoje zrobi i nikt... Tak, my dopiero importujemy tak. Potem gwiazdy, które już tam zaistniały. Albo przebrzmiały. Albo już są zmęczone i wtedy tutaj właśnie zapraszamy nawet na stadion, Torwar i tak dalej, na troszkę. No to wtedy właśnie bardzo, bardzo chętnie tak robimy, zapominając o swoich. I tutaj w tej plejadzie wspaniałych właśnie sopranów różnych, na przykład jedna z pań zaśpiewała Halkę po prostu fantastycznie. Gdyby pani Maria Fałtyn była, to jestem przekonany, że ona by natychmiast ją pod swoją opiekę tutaj wzięła, bo po prostu to jest fantastyczne. 21 lat ma dziewczyna. Ostrożnie, bo to jest poważny fach. Teraz trzeba tę dziewczynę tak ustawić, żeby nie kosztem materiału, żeby nie pokrzyczała i się nie wykończyła. Tak? Skoro mówimy o Halce, to jeszcze jedna dygresja, bo zbliża się milowymi krokami 200-lecie naszego wielkiego kompozytora. Czy ty śpiewałeś, czy wystawiałeś, czy brałeś udział w moniuszkowskich spektaklach? No, oczywiście. No przede wszystkim zaśpiewałem na przykład Kuriozum. Zaśpiewałem Stefana w języku niemieckim, ponieważ to ja jakby doprowadziłem do tego, żeby właśnie w tym Dessau wystawili Straszny Dwór. Był bardzo porządnie zrobiony i tam zaśpiewałem między innymi Stefana, zapraszając pana znakomitego śpiewaka, naszego pana Zdzisława Klimka. Pan Zbigniew Bruna dyrygował i tak dalej. A potem, czyli tylko po niemiecku. A potem, czyli w Polsce nie śpiewałeś? Nie, w Polsce tylko zaśpiewałem koncertowo właśnie z Filharmonią tutaj na naszą Polską. Miałem nam to nagranie. Natomiast zaśpiewałem również Halkę, ale to po polsku, w Tonhalle, to znaczy w Zurychu, w Filharmonii, po polsku, bo tam wystawili... w wersji koncertowej. W wersji koncertowej Jątka zaśpiewałem. Także to tyle związku samego. No bo nie wiem, kiedy miałem to zrobić. Nie miałem propozycji specjalnie. Kilka razy mi pan, świętej pamięci, pan Wicherek zaprosił, ale też za wielką namową tutaj, no, czy pani Lisowskiej z naszej znakomitej śpiewaczki, czyli żony... Wagnerowskiej. Tak, którą już słuchałem, miałem szczęście posłuchać właśnie też w Niemczech, w NRD, najpierw w Lipsku i tak dalej.
No i pana właśnie Zdzisława Klimka. No to udało mi się jakoś tutaj stanąć, bo mieliśmy znakomitych kilku tenorów w tym czasie w Polsce. Taka jest prawda. No właśnie, a teraz może trochę gorzej z tym wszystkim. Także sprowadza się różnych ludzi, zapominając, że mamy naprawdę dobrych śpiewaków polskich. Naprawdę. To jeszcze jeden temat. No, patrzę na zegar przerażony. Jeszcze jeden temat, o który chciałem cię zapytać, a już mało czasu mamy. Warszawa jest bodaj jedyną stolicą europejską ważną, w której nie ma operetki. Ponieważ ty śpiewasz operetkowe utwory, arie z operetek różnych i pokazujesz w tym swoim wykonaniu, że to często są naprawdę arcydzieła. Co o tym sądzisz? Dlaczego nie ma w Warszawie operetki? No, jest teatr muzyczny, a operetki nie da się. No, drogi Tanie, na ten temat to ja nie mogę dać ci odpowiedzi, ponieważ nie jestem ani politykiem, ani człowiekiem, który ma na to wpływ, tak? Więc ubolewam, że nie ma, bardzo ubolewam, uważam, że powinna być. Jedynym reprezentantem w tej chwili jest Grażyna Brudzińska, która rozrywana jest, nie wiadomo, nie ma nawet czasu spocząć, bo tak kocha się operetkę w Polsce, ale jej nie ma, ale to mówię to... Z jakiego powodu operetkę uważa się za gorszy gatunek? No to w Polsce się tak uważa za gorszy gatunek, bo uważało się, że jak się nie ma głosu, to się idzie do operetki może. To jest nieznajomość materiału po prostu, bo w innych państwach to się troszeczkę inaczej mówi. I każdy, kto się zetknął właśnie z operetką jako taką, na przykład Franz Lechar, który pisał dla znakomitego Ryszarda Taubera, genialnego tenora, te wszystkie, to jest tak samo żywcem wzięty Puccini, czyli człowiek, który śpiewa cyganerię, to powinien śpiewać właśnie Suchonga. I nie tylko. Te wszystkie lecharowskie są bardzo, bardzo trudne. Szkoda, że w uczelniach naszych tak się zaniedbuje i to tylko dopiero po tym, jak przychodzą na kursy, każdy chce jakieś operetki śpiewać, bo wie, że operetki może śpiewać chętnie na chałturach tak zwanych, na koncertach, bo ludzie kochają to bardziej może niż jakieś nie wiadomo jakie opery, bo w szkole nikt ich do tego nie przygotował, żeby słuchać oper. Może teraz dzięki Piotrowi Beczale, który nie uważa operetki za gorszy gatunek, wydał przepiękną płytę poświęconą Tauberowi właśnie. I może dzięki niemu ktoś pomyśli o tym, że ten gatunek powinien pojawić się również w Polsce. Nie mówi się już o Beczale. Już się cały czas zapomina. Gdybyś nie wprawiał, to już nie interesuje nikogo. Kto w mediach jeszcze mówi? Cieszmy się, że mamy takich znakomitych śpiewaków. Inne państwo non-stop trąbi, mówi o sukcesach. Z kim śpiewał, kiedy śpiewał, o debiutach i tak dalej. Pan Ruciński, który też non-stop odnosi sukcesy, tak? No przecież to tak nie można. No ludzie, no przecież pochwalmy się tym, co mamy, tym dobrem narodowym. Chwalmy się. Ja staram się na Facebooku przynajmniej o tym mówić i no i teraz mam szansę trochę od czasu do czasu powiedzieć na antenie Radia dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo, bardzo za wizytę. Nie skończyliśmy rozmowy. Będziemy kontynuować w przyszłości. A ja jeszcze chciałbym zadeklarować, że gdybyś miał pomysł na promocję młodych śpiewaków, to w Radiu dla Ciebie jest na to miejsce i jest antena i ja to gwarantuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A kończymy, no to kończymy znowu Krainą Uśmiechu, tą operetką, o której mówiliśmy. Kraina Uśmiechu. Proszę posłuchać, jak to jest trudne, naprawdę. Ale piękne. Ryszard Karczykowski. Najnowszej restauracji. Linii na Centralnym. Pożar gasili też ochotnicy, między innymi z OSP w Ożarowie Mazowieckim. Swoją akcję nakręcili kamerą przymocowaną do hełmu. Na filmie widać, jak operują nowoczesnym urządzeniem Kobra, które wytreskuje wodę pod ciśnieniem 300 atmosfer. Film do obejrzenia na stronie rdc.pl. Nieudany start Radosława Kawęckiego i Tomasza Polewki. Nie awansowali oni do półfinałów pływackiego wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym. Na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro Kawęcki uzyskał 23 czas, a Polewka 26. Za to Kacper Majchrzak awansował do półfinału wyścigu na 200 metrów stylem dowolnym. Polak miał 15 czas eliminacji. Wyścigi półfinałowe rozpoczną się o 3 w nocy polskiego czasu. Z kolei walkę o olimpijskie medale zapowiadają reprezentantki Polski w zapasach. Ja wyeliminowała z tych brazylijskich przed lotem do Rio. Swój drugi olimpijski krążek chce przywieźć z Brazylii Agnieszka Wieszczek-Kordus.
8 lat temu w Pekinie wywalczyła brąz. Zawsze trzeba jakoś poprzeczkę sobie podnosić, w granicach zawsze się jej skoczy. Tak naprawdę teraz po tych 8 latach jestem może inną zawodniczką, bardziej doświadczoną, bardziej opanowaną i mam nadzieję, że zachowam zimną krew, spokój olimpijski i wrócę z krążkiem. Najlepiej to złotym. Zapaśnicy zaczną swoje zmagania na igrzyskach w Rio de Janeiro 14 sierpnia. Polskę będzie reprezentować 8 zawodników i zawodniczek. Przed drogowcami jeszcze 8 godzin pracy. Do 4 nad ranem na warszawskiej Sadywie potrwa frezowanie ulicy Gołkowskiej. Dzięki specjalnej technologii nawierzchnia ma być trwalsza i służyć kierowcom przez wiele lat. A była mocno popękana, przyznaje Paweł Olek z Zarządu Dróg Miejskich. Stwierdzono liczne duże spękania poprzeczne, pojedyncze spękania siatkowe, skupiska rys. Zastosujemy tutaj zbrojenie całej sfrezowanej powierzchni siatką szklaną, nasączoną asfaltem i wymienioną warstwę asfaltową, która wpłynie na trwałość naprawy na tej ulicy. Frezowanie potrwa do jutra do 4 rano. Ulica jest na razie zamknięta na odcinku od Czerniakowskiej do Statkowskiego. Amerykańska Federacja Żywności i Leków wprowadzi do środowiska genetycznie zmodyfikowane komary. Mają one pomóc w skutecznej walce z wirusem Zika. Kilka dni temu na Florydzie odnotowano pierwsze przypadki zarażenia się ludzi od lokalnych owadów. Badania nad męską odmianą komara zmodyfikowaną genetycznie trwały od kilku miesięcy. Wykazały, że obecność takiej odmiany w naturalnym środowisku nie jest niebezpieczna dla ludzi i nie wpłynie na ich zdrowie. Owad w taki sposób wyhodowany przez człowieka ma w sobie specjalny gen, który wytwarza białko zakłócające aktywność komórkową. Dzięki niemu po zapłodnieniu samicy i potomstwo umrze, zanim osiągnie dorosłość. To z kolei sprawi, że znacznie zmniejszy się ryzyko rozprzestrzeniania się komarów przenoszących Zika, który jest szczególnie groźny dla kobiet w ciąży. Pierwszy eksperyment zostanie przeprowadzony na jednej z wysp południowej Florydy. Znajduje się tam 450 domów, dzięki czemu nie będzie większych problemów z prowadzeniem obserwacji. Wpuszczenie do naturalnego środowiska takich komarów ma być w założeniu tak samo skuteczne, jak stosowanie pestycydów, ale mniej groźne. Z Miami relacjonował Jan Pachlowski. Sponsorem prognozy pogody jest Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu Ultraflex. Na Mazowszu ciągle pogodnie, ale temperatura już zaczęła się obniżać. Termometry pokazują teraz od 18 do 20 stopni. Ciśnienie ciągle bez zmian 1010 hektopaskali. W nocy będzie 13 kresek, jutro 27. Sponsorem prognozy pogody jest Laboratorium Kosmetyczne Joanna, producent systemu regeneracji włosów w domu Ultraflex. Tomasz Lis jednym wpisem podsumował rok prezydentury Andrzeja Dudy. Za mocno. I tutaj coś jest, nie będę nawet tego czytał. Dziennikarz to nie powinien się wypowiadać, tylko dziennikarz powinien prowokować do tego, żeby się inni wypowiadali. W Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 13-21 sierpnia 2016 wystąpią m.in. Leszek Moszczer, Anna Maria Jopek, Andrzej Poniedzielski, Dave Douglas, Jadwiga Rapę. Szczegóły programu na stronie www.festivalderarte.eu. Serdecznie zapraszam do Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Będę tam razem z Państwem. Jacek Cygan. Medalowe ceny w Lidlu. A przed nami bokserzy wagi koguciej. Jeden jak waleczny kurczak zagrodowy po 9,79. Drugi z torsem jak piersi indyka po 12,99. I za chwilę te dwa dumne ptaki ruszą do walki. To komentował Tomasz Zimoch. Już od jutra w Lidlu świeży kurczak zagrodowy kosztuje tylko 9,79 za kilogram. A filet z piersi indyka jedynie 12,99 za 800 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik. Dzisiaj w wakacyjnej porze Rydzyk. Audycji magazyn medycynę, bardzo kulturalny. To zapraszam była kasa. Na drugą wakacyjną, czyli sierpniową. Scena teatralna Trójka. Ale zanim usłyszymy jeden z najsłynniejszych sygnałów w historii Trójki, przedstawię twórców słuchowiska w studiu
autor adaptacji, bo tym razem jest to adaptacja, a nie oryginalny scenariusz, Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia oraz reżyser słuchowiska Marcin Hycnar, talent trójki w kategorii teatr 2011. Pan Marcin Hycnar jest aktorem Teatru Narodowego, który, przypomnę, postanowił zostać również zawodowym reżyserem. Czy ukończył pan już Wydział Reżyserii Warszawskiej Akademii Teatralnej? Dobrze, zaczyna się od trudnych pytań. Sytuacja jest nieco skomplikowana, ale robię wszystko, żeby ją wyklarować. To znaczy, jestem na etapie pisania pracy magisterskiej. Jak wszystko pójdzie zgodnie z moimi planami, to we wrześniu będę bronił tę pracę. I to zwieńczy moje działania na Wydziale Reżyserii Warszawskiej Akademii Teatralnej. Myślę, że będzie to o tyle może nieco dowcipne, że na pierwszych studiach, to znaczy aktorskich, nie udało mi się napisać pracy, więc jeśli wszystko pójdzie dobrze, będę dyplomowanym reżyserem. Aktorem z zamiłowania. Nie, nigdy nie jest za późno. Pisanie pracy magisterskiej to bardzo przyjemna czynność, tak bym powiedziała, tak więc proszę nie rezygnować z niej, a czy tajemnicą jest temat pańskiej pracy na Wydziale Reżyserii Warszawskiej Akademii Teatralnej? Tak sobie wymyśliłem, że piszę o dramaturgii Martina McDonagha, autora irlandzkiego pochodzenia. No i jakoś moje doświadczenia z jego dramaturgią i to, że mogłem raz brać udział w spektaklu reżyserii Agnieszki Glińskiej pod Szczecinem. Nie, można sobie to powiedzieć. Sprawiło, że jakoś blisko mi do tego autora i tak się zastanawiam nad fenomenem jego kariery teatralnej na przełomie wieków. Proszę. A więc, będąc jeszcze studentem, reżyserował pan i to w Teatrze Narodowym, czyli w swoim teatrze, w Teatrze Powszechnym i gdzie jeszcze? Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie dwukrotnie zaprosił mnie do współpracy. Debiutowałem w ogóle z zespołem Teatru Montownia na scenie Och Teatru. No, kilka tych spektakli do tej pory mi się przytrafiło. No, nie każdy reżyser teatralny jednak decyduje się na pracę także w Teatrze Polskiego Radia. Pan zdecydował się... Trzeba zgodnie z prawem zaznaczyć, że to właściwie trójka wyłowiła mnie i mnie jakoś predysponowała do znalezienia się po drugiej stronie szybki Teatru Polskiego Radia z tej drugiej strony konstruowania opowieści. Bardzo się cieszę, że państwo tak wytrwale, systematycznie i wiernie do mnie inwestujecie, bo faktycznie pierwszą propozycją była Pienica Cymbichu. To było rocznicowe słuchowisko, czyli rocznica powstania warszawskiego przed 2 laty. No i później w ramach odświeżania Teatrzyku Zielone Oko, o którym dzisiaj pewnie więcej powiemy również, z panem Andrzejem Broską realizowaliśmy na podstawie tekstu Ireneusza Iredyńskiego, również w adaptacji pana Krzysztofa, Morderstwo w hotelu Santa Caterina. I to było przed rokiem i to właśnie pana poprosiliśmy, by uczestniczył w tym powrocie po wielu, wielu latach do Teatrzyku Zielone Oko. Tego lata zdecydowaliśmy się na kontynuację słuchowisk z tego cyklu. W ten sposób po roku spotykamy się ponownie, więc spotkamy się za rok, będziemy magistrem. I tu reżyserię Teatrzyku Zielone Oko powierzyliśmy Tomaszowi Manowi, to było jego autorskie słuchowisko i nie był to typowy teatrzyk sensacji z myszką i z przymrużeniem tego zielonego oka. Tak i, proszę państwa, mam taką oto wiadomość, tak i teraz. I tu zwrócę się do pana Krzysztofa Sielickiego. Krzysztofie, sięgnąłeś do głębokiej szuflady, na której dnie odnalazłeś książki Stefana Grabińskiego. Oczywiście nie jest to autor powszechnie znany, ale też nie jest to ktoś, kto zniknął zupełnie w odmętach historii. Stefan Grabiński jest jednym z niewielu takich niewidocznych autorów poprzednich epok, który ma na przykład stałe grono internetowych, współczesnych fanów. Kto nie ma? No może, ale jest to istotne. Założenie nasze było takie, żeby rzeczywiście pogrzebać dosyć głęboko. I znaleźliśmy adaptację opowiadania Grabińskiego w Wilnie nad Morzem sprzed ponad 30 lat. To było grane w ramach Teatrzyku Zielone Oko. Przeczytałem to, posłuchałem i stwierdziłem, że jest to trochę za uboga adaptacja, za ubogi teatr. Dziękuję za dzisiejsze potrzeby. Pogrzebałem jeszcze trochę i znalazłem drugą wersję tego samego tematu. To już rzecz dosyć wyjątkowa, bo niewielu autorów wraca do tego samego tematu w różnych formach. Otóż tę samą opowieść, tę samą fabułę niemal,
Stefan Grabiński przedstawił w postaci opowiadania Wilny nad morzem, czyli tego opowiadania, które było adaptowane w Trójce, oraz w postaci dramatu, czyli Siły, który był grany w roku 1920 w Teatrze Szyfmana. Grany był 28 razy, co jest sukcesem, myślę, nawet z dzisiejszego punktu widzenia. Myślę, że wtedy traktowano to jako swoisty kryminał, ale nie tylko, bo twórczość Stefana Grabińskiego, który jest uważany za takiego polskiego odpowiednika Edgara Allana Poe czy Lovecrafta, jednak jest zasadniczo inna. Ona jest zatopiona w tradycji młodopolskiej. I gdyby wziąć te teksty, te jego najwcześniejsze teksty, tak spróbować im na stresu przedstawić, no byłby trudny do zniesienia. No, młodopolszczyzna w stanie czystym. Potem ten jego styl się wyklarował i moim zdaniem jest w niektórych swoich opowiadaniach, głównie bo wpływisz się w pisarz, był z niego gorszy. Są to naprawdę wybitne przejawy literatury małych form, czym wojennej. Ja połączyłem wątki obu tych rzeczy, to znaczy z opowiadania i z dramatu. Brałem cytaty tam jeszcze z paru innych dzieł Grabińskiego, jak są drobiazgi. Powstała rzecz, która jest oparta fabularnie na schemacie Wilni nad morzem, czyli kryminału. Nie ja uważam, że takie coś oni nie powinni dopuszczać. To już nastawię Państwa od razu na to, że wchodzimy w głęboki świat ezoteryki i tego dramatu, który trochę bardziej przedstawia postaci żywszą kreską Sulusowa. Co jeszcze warto powiedzieć o Grabińskim, że był to człowiek, który kontynuował nie tylko młodopolszczyznę w postaci językowej, ale również w postaci filozoficznej. Cały był zatopiony w poprzedniej epoce. Urodził się w końcu lat 80. XIX wieku, a sprawiał wrażenie kogoś znacznie starszego. Dla niego Bergson czy Nietzsche to byli współcześni. On z tych filozofów czerpał najwięcej, się wydaje, budują swoją wizję świata, w którym swobodnie się przenikają różne rzeczywistości. Rzeczywistość duchowa, rzeczywistość materialna, ale był też zafascynowany techniką. W końcu jego najbardziej znana książka jest poświęcona kolejom. Zbiór opowiadań, zresztą adaptowanych też w polskim radiu przed laty. Jest to opowieść o duchach kolei, duchach podróży. Twórca horroru kolejowego, cytuję, myślę, że można by współcześnie powrócić do... Tak, można zobaczyć, jak to, co prawda pendolino nie sprawia tak pięknego wrażenia, dysząca dymem i ogniem lokomotywa. Nie ma na to szans, żeby można było w pendolino jakieś duchy znaleźć. Natomiast tam można było. I no, starałem się stworzyć taki scenariusz, który pokaże to, co jest najistotniejsze dla światopoglądu Grabińskiego, że właśnie to niejasność świata, płynność świata, możliwość korespondencji między rozmaitymi rzeczywistościami. Na ile się to udało, to oczywiście Państwo ocenią. W każdym razie no, jest to taki rodzaj horroru, nieco, wydaje mi się, przypominający to, co jest dzisiaj dosyć często pojawiające się w filmach grozy. Takich może nie kategorii A, ale kategorii B na pewno. Skoro wspomniałeś film, to ja teraz zaglądam do biogramu Stefana Grabińskiego i tutaj jest parę przykładów adaptacji filmowej. Oczywiście, on się właśnie łatwiej poddaje adaptacji filmowej. Zresztą co ciekawe, że przed wojną on miał krótki moment, kiedy był bardzo popularnym pisarzem, po czym choroba, był ciężko chory na gruźlicę, umarł w zapomnieniu w 1936 roku w strasznej biedzie. Ale co jest ciekawe, że dwóch ludzi bardzo ważnych, którzy go popierali niemal do końca, to był Wilhelm Chorzyca, czyli człowiek teatru, i Karol Iżykowski, czyli człowiek kina, czyli ludzie, którzy widzieli ogromną szansę w obrazach, jakie sugeruje Grabiński. No właśnie Wilna nad morzem była zrealizowana przez Ryszarda Zatorskiego, czytam, nikt nie jest winien, rok 80. Kto pamięta ten film? Pan Marcin? Ten film jakoś nie zapisał się chyba bardzo w historii, ale obsada była zacna z tego, co pamiętam, bo zdaje się, że pani profesor Teresa Obliż-Krzyżanowska, pan Władysław Kowalski. Dom Sary coś mi mówi, to jest rok 85, tak, na podstawie opowiadania W domu Sary. Bo na przykład w wersji angielskiej jest Shamotas Mistress z roku 98. Joseph Parda zrealizował na podstawie opowiadania Kochanka Szamoty. No ale kto pamięta bohatera Szamotę? No, mam wrażenie, że to tylko poloniści pamiętają, czy wiedzą coś o nim. W tej chwili wytwarza się kultura osobnych półek, czy osobnych nisz. I ten Grabiński, niektóre jego utwory są właśnie w rozmaitych angielskich zbiorach nowel fantastycznych bardzo często przywoływane. Właśnie jako taki przykład literatury z lat 20. 30., no, czyli to sprzed prawie 100 lat. Pan Paweł Dumingosłowicz w swoim wydawnictwie postanowił wydać swoją miłość na Grabińskiego, uważając go za jednak istotnego
autora. Troszkę się z panami droczę, ale naturalnie ma ten swój krąg wielbicieli, ale to są właśnie ludzie, którzy prawdopodobnie pochłonięci są. Tak, do tego trzeba mieć specjalny gust, to nie ukrywam, ale przypominając sobie tę literaturę w tej chwili przed przystąpieniem do pracy, trafiłem na perełki niezwykłe, na przykład opowiadanie o Wenecji, o miłości w Wenecji. W tym widmowym mieście opowieść o widmach brzmi niesamowicie. Być może z tego nie da się zrobić słuchowiska, ale film jak najbardziej. Uprzedzić możemy państwa, że to będzie bardzo szczególne słownictwo. Ciekawa jestem, jak sobie z tym państwo radzili właśnie w studiu, bo pojawiają się tam słowa, które oczywiście znane są znowu tym, którzy zajmują się ezoteryką, telepatią, etc. I myślę, że to brzmi dosyć egzotycznie, z drugiej strony ma to swój urok. Brzmi to nieco manierycznie, ale z drugiej strony oddaje źle klimat i ten język buduje nastrój. Ta fraza bardzo długa, wielokrotnie złożone zdania z trudnymi słowami, których nie używamy na co dzień, a dzisiaj już zupełnie. Faktycznie nieco może trudności sprawiało kolegom aktorom, zresztą wspaniałym, ale poradzili sobie wybornie, bo to dla nich nie pierwszyzna w Teatrze Polskiego Radia dla obu. Pan Krzysztof też nieco wygładził te miejsca w adaptacji, które były no tak manieryczne, że nie do zniesienia, więc tu też jakąś pomoc otrzymaliśmy. No i też w pracy w studio na bieżąco niektóre rzeczy korygowaliśmy tak, żeby przede wszystkim to było jednak komunikatywne dla słuchaczy. Mam nadzieję, że to się udało. Już jesteśmy jedną nogą w kuchni, czyli w reżyserce. Teraz chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, jak panowie nad tym pracowali. Zazwyczaj o to pytam, bo mam wrażenie, że to jest dosyć interesujące dla tych, szczególnie, którzy nigdy nie byli w takich reżyserce i studiu Teatru Polskiego Radia. Ja bardzo rzadko, przygotowując jakąś lekturę, gdzie jest podział na rolę, decyduję się na to, żeby osobno aktorzy czytali, a potem dokonuje się takiego cudu sklejenia i tego słuchacze nie zauważają, że jest to wszyte, czyli montowane. A jaką pan przyjął metodę, panie Marcinie? Mieliśmy na tyle komfortowe warunki, że mogliśmy nagrywać w pełnej obsadzie, w związku z czym cała czwórka naszych aktorów się pojawiła na nagraniu. Mieliśmy też czas, żeby to sobie spokojnie przeczytać przed nagraniem, odbyć próbę czytaną. Natomiast z tego, co zauważyłem, doświadczeni aktorzy, którzy przyszli na nagranie, mieli już naczytany tekst w domu i z pewnymi propozycjami nawet przystąpili do pracy, więc to przyspieszyło znacznie, myślę, pracę. Sama robota w studio, no, staraliśmy się oddać ten klimat włoski. Pan Krzysztof w adaptacji wpisał dużo plenerów, więc ma to też trochę powietrza. No, a potem muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że dosyć dużo jest muzyki w tym słuchowisku i ta ścieżka dźwiękowa, której autorem jest pan Piotr Moss, mam wrażenie, dodaje mnóstwo do klimatu takiego właśnie thrillera, być może powiedziałbym, bo nie jest to klasyczny kryminał, bo ta zagadka nie jest aż tak wieloetapowo rozwikływana, żeby to trwało. Natomiast wiele jest tego właśnie nastroju związanego z siłami pozagrobowymi, z rzeczywistością duchową, z telepatią, o której mówiliśmy, siłą sugestii. I myślę, że ta muzyka Piotra Mossa bardzo, bardzo pomaga w stworzeniu takiego nastroju dziwności, tajemnicy. Podobnie zresztą jak w lipcowym słuchowisku z serii czy z cyklu Teatru Zielone Oko, tam ta muzyka też grała ogromną rolę. To jest właśnie taki równorzędny partner. No a Andrzej Grzoska potrafi to wszystko jakoś, że tak powiem, za pomocą dostępnych mu środków. Sobie tylko wiadomych sztuczek. Oczywiście, tak. Doprowadzić do tego, że to wszystko płynie i ma gdzieś te głębie. Ale jeszcze wróciłabym na moment do Grabińskiego. Krzysztofie, nie powiedzieliśmy, że to człowiek o korzeniach galicyjskich, że studiował we Lwowie. Polonistykę u znakomitych profesorów. Rzeczywiście w młodości mógł zetknąć się z ludźmi, którzy stworzyli właściwie nas, jeśli tak można powiedzieć, bo oni budowali świadomość narodową. Natomiast to też człowiek, którego życie było od początku naznaczone nieszczęściem, właśnie tą nieuleczalną, dziedziczną gruźlicą, która go zabiła w końcu. Jego siostrę, na przykład w tomiku, w którym został wydrukowany dramat Ciemne Siły, w drugiej części jest właśnie niewydany nigdy tomik zmarłej siostry Grabińskiego z pięknym jego wstępem. Jego wrażliwość na ten świat inny to trochę jest wrażliwość właśnie kresowa, jak w epokę wcześniej Mickiewicz pisał o tym świecie duchów na Litwie, czy Słowacki też zagłębiał się w świat równoległy, który istnieje na pewno wokół świata rzeczywistego. Tą drogą szedł również rzeczywiście proporcjonalnie znacznie niżej. Grabiński. Rozważanie tego typu problematyki było czymś niezwykle istotnym w jego życiu.
Pan w tych swoich utworach, może akurat niekoniecznie w tym, który dzisiaj będziemy przedstawiać, jest to z początkowego okresu jego twórczości, bardzo mocno nawiązywał do wątków romantycznych, do takiej wrażliwości romantycznej. Tutaj mając obok siebie wykonawcę jednej z najważniejszych ról ubiegłego sezonu, jak dla mnie, czyli Gordiana. Myślę, że to też o tym można by było gdzieś jakieś różne paralele próbować wysnuć między taką wrażliwością polskiego romantyzmu z pierwszej połowy XIX wieku, a właśnie taką wrażliwością na świat, ten, który jest, i na świat nadzmysłowy, wrażliwością na kobiety na przykład. Do opowiadania Grabińskiego są przesycone takim swoistym i bardzo dziwnym erotyzmem. Mrocznym, tak jest, mrocznym romantyzmem. Erotyzmem. I erotyzmem. Oczywiście tutaj moglibyśmy jeszcze rozmawiać o romantyzmie i różnych wersjach. Jak ty masz na piątą, no to nawiązywać do pani profesor Marii Janion, to też przecież interesuje różnego rodzaju upiory i duchy oraz dewiacje psychiczne, a na pewno interesowały na jakimś etapie. Więc pragnę przypomnieć tym, którzy w latach 80. studiowali na polonistyce. A teraz już przejdziemy do zaprezentacji obsady. No, bardzo się cieszę, że mimo wakacyjnej pory, która jest taką niełatwą, do pracy zaproszenie przyjął duet panów głównych protagonistów, to znaczy w roli Ryszarda pan Henryk Talar, w roli Władysława pan Jarosław Gajewski. Ten trudny język, o którym rozmawialiśmy, jakoś mam wrażenie w ustach ludzi inteligentnych. Żeby zabrać swoje dokumenty. A jeżeli ona ci nie odpowie. Dobrze i mam nadzieję, że będzie komunikatywny. Tak jak rozmawialiśmy o Grabińskim, miałem taką jeszcze myśl, ale przecież że jeżeli ty masz przez pana Gajewskiego mówi w pewnym momencie, że żyje w takim silnym przekonaniu, że świat równoległy istnieje i tylko szuka dowodów w tym świecie, że tak jest. No, ale po co zaczęłaś twórczość Gajewskiego? Jego życie było takim poszukiwaniem dowodu na to, że coś musi być poza rzeczywistością, w której żyjemy. No więc to wspaniały duet głównych bohaterów, a zgodziły się towarzyszyć panom dwie urocze kobiety, Monika Kwiatkowska, która w piwnicy Sylwii Hutnik również brała udział w słuchowisku prezentowanym, no, wspomnieliśmy dwa lata temu w Trójce, oraz świeża absolwentka Warszawskiej Akademii Teatralnej Karolina Bacia, dla której to wprawdzie nie był debiut w Teatrze Polskiego Radia, ale jedno z pierwszych doświadczeń, ponieważ to Krzysztof był pomysłodawcą, żeby rolę Adasia, chłopca... I tu nie wiem, czy to powinniśmy właśnie objawiać, czy ujawniać, no to... aczkolwiek już nie, już jest za późno. Zastanawiałam się, czy państwo zorientują się, nie wiedząc, kto gra Adasia, zorientują się, że nie jest to głos dziecka. Ale co podpowiedział Krzysztof? Że... No właśnie to, że w starym teatralnym zwyczajem właściwie role... Setki lat w teatrze. Dzieci były grane przez młode aktorki. Radio jest to medium, które sprzyja pewnej takiej sztuczce, którą zastosowaliśmy. To jest po prostu sztuka. Trzeba się odczepić teatr od reportażu. To nie jest dokładnie to samo. Ja nie wiedząc o tym, że taka była tradycja w Teatrze Polskiego Radia, poprosiłam, żeby rolę Tadzia w adaptacji Śmierci w Wenecji zagrała Joasia Kulik. Też wydawało mi się, że no, to nie jest w ogóle rola dla dziecka. Nie powinno być. No właśnie, to też z tego wynikało, że jednak tak i w naszej opowieści ten Adaś jest chłopcem o takich paranormalnych zdolnościach i... To trzeba zagrać. I to trzeba po prostu zagrać, no tak. Chyba, że się jest chłopcem, który ma paranormalne zdolności, ale to też jest nie jest zbyt to samo. To znaczy tak, to jednak musi mieć jakiś wyraz właśnie kreacji rzeczywistości, a nie odzwierciedlenia. I słusznie, myślę, pan Krzysztof to zaproponował, a mnie też się po prostu dobrze pracowało z aktorką, która potrafiła tego autystycznego nieco Adasia żyjącego w swoim świecie wykreować. Karolina Bacia, może na wszelki wypadek poinformuję lub przypomnę, Gradianę, fantazm w reżyserii Michała Zadary w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jeszcze jeden przypis, pan Henryk Talar, też przypomnienie zarazem, otrzymał wielką nagrodę w festiwalu Dwa Teatry. Tabletki się za nami grzesznymi. Teraz i dwa teatry śmierci naszej Anny. Nie wiem, czy ty wiesz, że tutaj ten teatr był odbudowany przez firmę z Białegostoku. Ten, tak. Nie wiem, czy ty wiesz, że ten teatr ma aż 4 sceny. Teraz i w godzinę śmierci naszej Anny. A ja z kolei na Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Marianna i Józef Mississauga, Kanada. Bóg za to dziękujemy. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. W niebo wstąpienie Pańskie. To nie święto, ja piękno duchów, czy otwartych obłoków tam, gdzie takie fajne te filary to są święto człowieka, który poszedł do nieba. Gdzie taka święto ciała ludzkiego, które zostało MPK wzięte do nieba. Mieszka w bloku, już pewnie umarła, bo ona tutaj do Warszawy jeździła do swojej córki. Aktorka teatru pani Zborowska, aktorka teatru. Czyli ta, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak, imię Twoje, tak. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Proszę Ciebie, nawet już teraz nie pamiętam imienia, Zborowska. I, nam nasze i ona po prostu tamtej chówki w Białymstoku się z niej śmieją, bo złego, jak amen. Któraś z sióstr u niej jest, to ona nigdy nie da dojść do głosu. Gruba, święta Maryjo, ciągle w łóżku leży. Aha, i nazywa się Niusia. Naszej, amen. Niusia. Niusia. I ona ciągle tak, ciągle dyszy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, tak, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. No. Maryjo, z kolei koło piątka za mną jest. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. No małeczka to jest pełno tych małeczki. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mogę Ci powiedzieć, kogo ja znam, Małecka. Nazywa się Grażyna Małecka. Występuje w teatrze niewielkim, tylko tym po prawej stronie dramatycznym. I po prostu to nie jest dramatyczny, tylko jak on się nazywa? Śmierci naszej. Amen. Nie. W teatrze wielkim. Teatr się scena narodowym. I ona mieszkała na Ochocie, jest mormonką. Mnie gościła, kawą mnie częstowała, no i nie tylko, ale ja mówię, słuchaj Grażynka, jak to częstujesz mnie kawą, a my, mormoni, to nie pijemy w ogóle kawy. Mówi, no właściwie dlatego, że ja jestem u niej gościem, to ona mi zrobi kawę. Taka malutka kiszaneczka. I ona pochodzi z Radomia. Teraz spała na materacu, wynajmowała mieszkanie na Ochocie. Jej syn gdzieś tutaj też się kręci w Warszawie, a ona występuje w tym teatrze i u mormonów tam też śpiewała tak trochę operowo, troszeczkę to. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Nie wiem, czy ona w ogóle jest jeszcze tą mormonką, bo ona tam narzekała, że tu przychodzili do niej, takie flirty mieli, to mówi tego, to nie powinno być, mówi takich rzeczy. I błogosławiony tak owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Grażynka teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja mówię, słuchaj, Maryjo, Grażynka, no to Świadków Jehowy to są artystki, ale jak artystka to jest główną gwiazdą, musi być. I błogosławiony tak owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz słuchaj, i w godzinę śmierci naszej. Słuchaj, dość młoda dziewczyna, czarnowłosa, bardzo miła, i ona tam też prowadziła chóru tych mormonów. I ja tam też śpiewam z tymi mormonami, tam po amerykańsku, po angielsku, po polsku. A przecież każdy z tych mormonów to pięknie na fortepianie gra. No prawie każdy, bo... Oni po prostu potrafią. Modliła się Maria z Kalisza. Bo tam u mormonów na tej Wolskiej, tym kościółku kaplica, to wielokrotnie były przerwy tam, i przed chórem, i po chórze, i na zebraniach, to podchodził mormon i grał, piękny chłopak, pięknie grał na fortepianie. Że niewidzialny wciąż czyni. No ja umiem grać, bo ja się uczyłam, ale wiesz, to co ja umiem, to jest... Wiesz, co innego umieć naprawdę. Nie to, że podstawowe, to może być, wiesz, coś, że dla siebie, dla akompaniamentu, to ty możesz sobie zagrać, bo ty umiesz. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie. Siłowaliśmy na Chopina, na wszystkie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź i ta, nas o pokuszenie, ta linia była, ta wilińska. Zbaw ode złego. Amen. Ja mówię, idź tam, będzie Wigilia. Jak będą się ciebie pytali, co, no to ty musisz wyjść z impasu. I oni się zaczęli mnie pytać, ona mówi, ja tu wszystkie kursy hiszpańskiego i angielskiego mam u was skończone. I to była Wigilia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. A oni mówią, zapraszamy do sobotę. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, a widzisz, o czym mówił Nostradamus? I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie trzeba przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać.
Panie Spokój Świętych Aniołów Grzegorzów w Wałbrzychu, modlimy się małżonkowie, Alizacie Jan Dorów, Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Tęca Czwarta, Niebo Ziemi, Najświętszej Maryi Panny. I niestety, choć scenariusz sławy polskiej Maria zasnęła i obudziła się w Bogu. Nie mogła umrzeć, niepogaranie poczęta, od początku otwierała się na Boga. To była niestety natknęły się też naprawdę na same bezsensowne nagłówki i jeszcze więcej pustki, w której brakuje jakiegokolwiek źródła, że ten fragment przepowiedni jest prawdziwy. Co więcej, wystarczy poszukać sobie w sieci wizji Nostradamusa i z pewnością nie wpadniemy na żadną, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, a wy, co jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Postępowanie Japończyków podczas II wojny światowej, zaskoczenie, szybkość i terror, zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone, Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe, ośrodki doświadczalne, broni atomowej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały jak kraj, była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Rosja będzie zmuszona walczyć na całej przestrzeni. Przebacz nam nasze grzechy,
Tajemnica fatimska III wojny światowej. Amerykanie nie zechcą przymieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć roki w liczeń, zanim ciągną USA do wojny jako sojusznika, a tajemnickiego pomoc na Niemczech ze strony Polski. Kupić uwagę na Azji, tam będą lądowały wojska USA i Irak, Turcja, Iran, Bałkany. Najwspanialszą nauczycielką życia w tajemnicach chwalebnych na ziemi jest Matka Najświętsza. Była ona tak zespolona z Jezusem, że już za życia była w niebo wzięta i ukoronowana koroną chwały. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, przesłania podczas objawień 13 października 70 tysięcy ludzi jest świadkami cudu wielkiego Słońca. 13 maja 1981 roku podczas audycji generalnej na placu świętego Piotra ma miejsce zajęcie życia papieża Jana Pawła II. Papież nie ma wątpliwości, że swe cudowne ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Prosi o przyniesienie do szpitala tekstu trzeciej tajemnicy. W dramatycznych słowach zwierza się przyjacielowi. Zrozumiałem, że należy ratować ludzkość przed wojną światową i wojującym ateizmem. Jaką tajemnicę poznał Jan Paweł II? O czym wiedział? Pewien watykański prałat mówi: wiemy doskonale, że Matka Boska przemawia do papieża, chociaż on o tym nie mówi. On tylko Madonnie jest posłuszny, robi tylko to, o co ona go poprosi. Na Rio de Skubujawi Karol Wojtyła od 26 roku życia doświadczał przeżyć mistycznych. 25 marca 1984 roku. Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Szczyt zimnej wojny. Napięcie pomiędzy blokiem sowieckim i NATO osiąga kulminację. Sowieci nie wytrzymują tempa wyścigu zbrojeń i rozważają diabelski pomysł prewencyjnego ataku nuklearnego na zachodni świat. Tego dnia na placu świętego Piotra w niezwykle dramatycznych słowach spełnia prośbę Marianny Fatimskiej. Dokonuje uroczystego poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi. Jego tajny wysłannik w Moskwie, kardynał Chmielica, dokonuje w podobnym akcie w łączności z Janem Pawłem II zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Rosji. Decydując się na pierwstrojkę, świat jest pocalony. Przypadek, zbieżność dat, wydarzeń. Siostra Lucja, wizjonerka z Fatimy, która doznawała objawień Maryi także w 1984 roku, powiedziała, że poświęcenie z 1984 roku pozwoliło uniknąć wojny atomowej, która miała się rozpętać w 1985 roku. Więcej w książce Antonio Sociego, tajemnice Jana Pawła II.
Historie, których nie sposób czytać bez deszczu emocji. Mistyczne wyrażenia wielkiego pontyfikatu w książce Tajemnice Eternalna. Ale ona coś musi go podładować, to nie jest tak, jak chce myśleć. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, także tajemnice, widzisz, że świadkowie Jehowy mają najlepiej, bo nie muszą w nic wierzyć. Tajemnica śmierci Jana Pawła II, proszę bardzo. Dlaczego tajemnica? No starszy pan skorowany, zamęczony i podmurzony przez emerytów. Jednym z nich jest Digoxin, który zdaniem zwolenników teorii spiskowej podano papieżowi. Digoxin. Jeśli mamy dostęp do czystej substancji, potrzeba jej stosunkowo niewiele. Jak widzicie, to biały proszek. I na końcu tej szpatułki mam go tylko odrobinę. To około 10 mg, ale tyle wystarczy, by zabić. Mamy tu krew z digoksinem. Rozlałem ją do trzech próbówek. Do dwóch z nich dodam płyn konserwujący. W jednej będzie to 25%, zaś w drugiej 90%. To urządzenie, które było już dostępne pod koniec lat 70. i którym mierzono zawartość digoksynu. Po 45 minutach analiza jest zakończona. W których próbkach wykryto digoksyn? Zbadaliśmy trzy próbki. W pierwszej znajdowała się krew z digoksynem. Wykryliśmy go w takim stężeniu, jakiego się spodziewaliśmy. W drugiej próbce było 25% płynu konserwującego. Wyniki były podobne i jego obecność nie miała na nie żadnego wpływu. W trzeciej próbce było 90% płynu i w niej rzeczywiście nie wykryliśmy śladów digoksynu. W trzeciej próbce płyn konserwujący ukrył obecność toksycznej substancji. Ale gdy było go tylko 25%, wykrycie trucizny za pomocą sprzętu z końca lat 70. nie było trudne. To ważny wynik. Terry Knight ocenia, że podczas balsamowania zwłok dodaje się około 20% płynu konserwującego, inaczej zwłoki by spuchły. Ciało papieża nie było spuchnięte, nie zawierało więc dość płynu, by ukryć truciznę. Stwierdzenie, że sama obecność płynu konserwującego we krwi jest w stanie zamaskować obecność substancji toksycznych, jest nieprawdziwe. Patolog dr Nat Kerr zgadza się z naszymi wnioskami, potwierdzają je jego własne doświadczenia. Zabalsamowanie zwłok nie ukryje trucizny. W kilku przypadkach byliśmy w stanie wykryć jej obecność, przeprowadzając analizę toksykologiczną w kanapie krwi, w tym krwi zmieszanej z płynem konserwującym. Rada dla tych, którzy chcą kogoś otruć. Truciznę można wykryć nawet w zabalsamowanych zwłokach. Zbadaliśmy dwa aspekty teorii spiskowej dotyczącej śmierci papieża Jana Pawła I. Czy Watykan próbował zatrzeć ślady morderstwa? Dowodząc, że można było poczekać 4 dni, zanim zabalsamowano zwłoki papieża, pokazaliśmy, że Watykan działał w budzącym podejrzenia pośpiechu. Jednak nasz drugi test podważył twierdzenie, zgodnie z którym Watykan próbował ukryć obecność trucizny we krwi, mieszając ją z płynem konserwującym. W drugiej części zajmiemy się dwiema wersjami ostatniego dnia papieża. Jedną oficjalną i drugą, przedstawioną przez zwolenników teorii spiskowej. Czy dowody wskazują na morderstwo? Weryfikacja teorii spiskowych. 28 września 1978 roku po 33 dniach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. Według teorii spiskowej został zamordowany, ponieważ chciał zbadać finanse państwa watykańskiego. Przyjrzeliśmy się twierdzeniu, według którego Watykan uniemożliwił zbadanie przyczyny śmierci papieża. Odkryliśmy fakty potwierdzające hipotezę, że podjęto taką próbę. Nie jest to jednak dowód morderstwa. Teraz zajmiemy się ostatnimi godzinami papieża.
wersja oficjalna znacznie różni się od tej, którą przedstawiają zwolennicy teorii spiskowej. Sprawdzimy, która z tych wersji jest najbardziej prawdopodobna z naukowego punktu widzenia. Nie ma niezależnych danych. Żadnych fotografii z miejsca zdarzenia ani policyjnych raportów. Mamy tylko opis przedstawiony przez Watykan, ale można go interpretować na różne sposoby. Według oficjalnej wersji zdarzeń papież poszedł spać o 21.20. Zmarł na zawał serca około 23.00 i rano został znaleziony przez swojego sekretarza ojca McGee. Papież siedział w łóżku. Źródła watykańskie twierdziły, że trzymał w dłoniach egzemplarz książki o naśladowaniu Chrystusa. Jego usta zastygły w pobożnym uśmiechu, zaś na czubku nosa znajdowały się okulary. Krótko mówiąc, jego śmierć nie mogła być bardziej spokojna. Życie uszło z niego nagle, pozostawiając ciało w naturalnej pozie. Papież spotkał się ze Stwórcą z odpowiednio wzniosłą lekturą w rękach i z uśmiechem na twarzy. Wielu twierdzi, że oficjalny opis wyglądu papieża po zawale serca jest po prostu nieprawdziwy. Doktor Carey jest jednym z najwybitniejszych brytyjskich patologów. Widział setki miejsc zbrodni i codziennie ma do czynienia ze śmiercią. Czy możliwe jest, by zwłoki papieża znajdowały się w opisanej pozie? Niektóre aspekty tej pozy są całkowicie prawdopodobne. Nie widzę nic dziwnego w tym, że ktoś, kto zmarł nagłą śmiercią, leży spokojnie w łóżku z okularami na czubku nosa. Ale wykluczone jest, by miał uśmiech na twarzy. Po śmierci mięśnie twarzy rozluźniają się, dlatego jest ona całkowicie pozbawiona wyrazu. Nie jest też możliwe, by zmarły coś trzymał, ponieważ mięśnie przedramienia również się rozluźniają. Jeśli zaś chodzi o przyczynę śmierci, za którą uznano zawał mięśnia sercowego, moim zdaniem była to tylko hipoteza. Prawdziwą przyczynę można by ustalić wyłącznie podczas sekcji, ale jak wiemy, tej nie było. Zdaniem naszego patologa oficjalna wersja zawiera kilka nieścisłości. Zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że jest ich znacznie więcej. Wskazują na jej niekonsekwencje. Początkowo Watykan twierdził, że papież czytał dzieło o naśladowaniu Chrystusa. Potem zaś utrzymywał, że był to zbiór kazań i medytacji. Najpierw oświadczono, że zwłoki znalazł sekretarz papieża ojciec McGee, a potem okazało się, że znalazła je zakonnica.